Plus. Współpracujemy z dwoma firmami ochroniarskimi. Całość naszego wydarzenia zabezpiecza firma FOSA, natomiast bezpośrednią ochronę wokół oktagonu i właśnie firma, która tutaj pracownicy firmy zawiązali, to jest poznańska firma Major 1, mojego przyjaciela Krzysztofa. No i najwyższe noty tutaj dla zespołu, który zareagował fantastycznie, szybko, po prostu w sekundę tam byli, rozdzielili. Wprawdzie Kas już rzucił tam pewnym oskarżeniem, ale później sam to skorygował, bo on po prostu nie widział. On po prostu nie widział, nie miał kompletnie możliwości zobaczyć, kto mu zrobił krzywdę. No a niestety tutaj stała się krzywda. Trener Marcina Najmana, ja nie wiem dokładnie jak mocna, jak bardzo to tam się stało, ale uszkodził jego nogę. Prawdopodobnie staw kolanowy. Marcin pojechał Kasiusz w tej chwili jest w drodze, albo już nawet dotarł do szpitala. Będę wiedział więcej, będziemy mogli poinformować, ale na pewno jest tam jakieś uszkodzenie. Jak to usłyszałem od kolegów, coś tam chrupło, także dobrze nie jest. Zapis tego nagrania, który już zobaczyłem, wzbudza bardzo, bardzo spore obawy. Nie chcę postawić jakiegoś pochopnego oskarżenia, ale no, ta sytuacja będzie rozwojowa. Powiedzmy. Dla samego Marcina Najmana no, na pewno kara finansowa, bo to jest mechanizm, który jest zapisany w naszych umowach i takie zachowanie, takie rodzaj zachowania po prostu musi ponieść konsekwencje. Przepraszam, czy taka kara jest większa od garzy? Może być większa od garzy? Kara może być większa od garzy. Żeby ktoś nam zaraz, widzę, nie zarzucił, że my tu w ten sposób będziemy chcieli zrobić pieniądze. Jeżeli taka kara na pewno będzie, fundusze, które w ten sposób będą, nazwijmy to, zaoszczędzone, wykorzystamy do wsparcia Almy. Po prostu zostaną przekazane na pomoc, na wsparcie amatorskiej ligi. Dobrze, zostawmy już...